bezkonkurencyjny w dziedzinie wytrzymałości i siły przebicia. Recon Tanto wyznacza standardy, według których oceniane są wszystkie inne noże taktyczne. Stał się bardzo popularny wśród służb mundurowych Stanów Zjednoczonych. Jest także preferowanym nożem o stałej głowni wśród oficerów jednostek specjalnych i innych elitarnych jednostek wojskowych oraz służb mundurowych na całym świecie. Jednocelowali na konopna. Zaprezentuję teraz nóż Recon Tanto, jeden z naszych najpopularniejszych noży taktycznych. Głownia w tym modelu jest wykonana z japońskiej stali AUS 8. Posiada konstrukcję typu full tank, co oznacza, że czpień jest całkowicie zatopiony w rękojeści. Głownia ma kształt Tanto. Zwykłe zadanie, jak na ostrzenie grubego łówka, wykonuję nim z łatwością. Łatwo przecina małą plastikową opaskę zaciskową. Radzi sobie także z dużą plastikową opaską. Rzemień, lina wspinaczkowa, taśma nylonowa, z kawałka wyciętej karimaty można szybko wykonać podwyższenie baki policzkowej do karabinka na kolanniki lub proste ochraniacze. Mam tu rurkę miedzianą. Nadal jest ostry jak brzytwa i goli. Still shaving sharp. Teraz jedna z najsilniejszych stron noża Recon Tanto. Oto wojskowa kamizelka kuloodporna z kewlaru. Widzicie tu ostrze Tanto, które przebiło kamizelkę?